Tak wyszliśmy dzisiaj na spacer zobaczyć, jakie to nowe światełka powstały u nas, u sąsiadów. I powiem wam, że u naszej sąsiadki, jak widzicie sami, jest moc. 2 lata dała sobie spokój i dzisiaj widzę, że wyciągnęła swoje zabawki. Chociaż powiem wam, że to, co było 2 lata temu, to było bardziej tak chrześcijańsko, bo były figurki tutaj na środku z Marią, z Józefem. Szopka zrobiona. Taka szopka zrobiona. Ale w tym roku jest tak bardziej neutralnie to wszystko zrobione. Ale jak widzicie, jest moc. Jest moc. Pierwszy raz od 13 czy 15 lat nasze HA udekorowało u nas na osiedlu palmy. Zobaczcie, tutaj, tam i ten budynek, tak zwany party house. Tam możecie sobie wynająć ten budynek. Większość osiedli tak ma taki jeden budynek wspólny dla wszystkich. Możecie zrobić tam imprezę urodzinową, czy jakokolwiek inną wynajmujecie sobie. Tam widzę, że światełka zgasły przed chwilą. U sąsiadów, tam było tak kolorowo. Tutaj kolejni sąsiedzi, jak widzicie, też mają kolorowo. Tutaj wróciły mniej światła tam. A i tam wróciły światła. Jest kolor i moc. My idziemy wkoło osiedla zobaczyć, gdzie co jeszcze ciekawego jest. A tutaj jest nieźle. Noc, czy noc, wieczór, nie? Taki chłodny nawet. Zimno. Ja bym powiedział, że jest dobre 10 stopni na dworze. Jak na Kalifornii, to już jest bardzo zimno. Tutaj kolejni sąsiedzi. Mikołaje. I chyba pani Mikołajowa, albo jakiś elf. Elf, bo uszy szpiczaste. Jak widzicie, Amerykanie jakoś bardzo, bardzo nie robią tych dekoracji. Tam później przejdziemy się, idziemy tutaj w prawo. W ciemne uliczki, ale jest bezpiecznie. Tyle tu mieszkamy i tutaj nigdy nie słyszałem, żeby coś się komuś stało czy coś. Także ogólnie w Ameryce jest bezpiecznie. Wiadomo, są jakieś tam osiedla, gdzie byście pojechali w takie biedniejsze dzielnice. To jest niebezpiecznie, ale u nas ogólnie jest bezpiecznie, jak widzicie. Tutaj też ktoś miał fantazję. Duży Mikołaj, renifer, bałwan, choinka. Jest kolorowo. I ciasteczka u góry w oknie. I fajnie. Nie wiem, czy to poduszki. Ciasteczka ze Shreka tam w oknie. Tylko możesz zobaczyć cienie. Tutaj kolejny sąsiad, bardzo podobnie. Wszystko dmuchane figurki. Wielka choinka w domu. 20-25 dolarów taka figurka. Kilka figurek. Zostawiacie w sklepie 200 zł i macie udekorowane przed domem. Tak jak tutaj. Tutaj duży Mikołaj, 2,5 metra. O, tutaj jest więcej. Zobaczcie, o, jak złapie aparat ostrość, kiedyś złapie, poczekajcie, no, nie złapał, łapie ostrość. Jak widzicie, tutaj tak samo, bardzo popularne są te właśnie figurki, typowo tak zwane dmuchańce, malutka pompeczka siedzi, taki wiatraczek do prądu podłączacie i macie kolorowo przed domem. Ten Mikołaj to jakiś drunk. Leży już. Leży. Zamiast stać. To tak delikatnie. Jakby jeden bałwan, trochę światełek. I każdy przewód prowadzony przez drzwi. Jak można tam z tego światełka, co jest numer domu, podłączyć. Ale tutaj nawet ogrodzenie ktoś. Tutaj ktoś ogrodzenie nawet ładnie udekorował. No jest kolorowo, powiem. Tutaj również delikatnie, nie przed domem, tylko obok, dekoracje. Idziemy dalej. To jest fajne ozdoby. 2 projektory na ścianę, do tego renifer. Ale takie fajne zabawki, bo niedmuchane. Tutaj siedzi sobie pies, przebrany za Mikołaja. Skrzynka pocztowa automatycznie się otwiera i zamyka. Ciekawe figurki, nie takie pospolite dmuchańce.
Większość ludzi tutaj u nas na osiedlu mają te światełka puszczone po prostu w środku, w oknie. Też nawet ciekawie wygląda, tylko że macie dyskotekę prawie całą noc u siebie w domu. A tak chyba, skromnie porobione. Sztory, które są, to są takie ciężkie i nie przypuszczają. Jak widzicie, niektórzy skromnie, jedne światełko rzucone na krzaczki. I tak to jest. Wybierzemy się na takie fajne osiedle. Mieliśmy dzisiaj jechać, ale chyba jutro pojedziemy. Gdzie jest cała ulica udekorowana światełkami, ozdobami, także jest ciekawie. W porównaniu do tego, co u nas jest, to jest nic. U nas oczywiście. Tam to jest naprawdę fajnie. A my blisko, podjedziemy niedługo, to zobaczycie, jak niektórzy Amerykanie szaleją na święta. Ogólnie, nie? Wszystko się wywodzi tutaj ze Stanów. Te światełka, dekorowanie, Halloween, te ozdoby. Także wszystko to się stąd wywodzi. I zobaczymy, jak to wygląda dalej. Tutaj mamy świętego Mikołaja, choinkę i Olafa z Frozen. Stoi sobie Olaf. Nawet się nie rozpuścił, jak na kalifornijską pogodę. Tutaj kolorowo, fajnie, światełka. Malutki projektor zbudowany na ścianie. I tyle. Dziecko piszczy jakieś, czyjeś. Sąsiedzi nawet fatygowali się, światełka przymocowali tutaj na dachu. Zobaczcie, co przed nami jest. Ogromny elefant i Mikołaj ujeżdżający słonia. Zobaczcie, ktoś miał tutaj fantazję, co? Z tym słoniem i Mikołaj na słonie. Może ktoś, jeden. Tu, może ktoś tu z Afryki mieszka i mają takiego ogromnego słonia. Dobre. Ogromny, ze 3, ze 4 metry ten słon ma z tym Mikołajem. Niezły. Tam przed nami, zobacz. Jak widzicie, fantazja nie zna granic. Kolejny sąsiad zapatrzył się na tego sąsiada ze słoniem. I tutaj stoi sobie Tyrannosaurus przebrany za świętego Mikołaja. Fajnie to wygląda, kolorowo. To drzewo również oświetlone. Tu jak ktoś sięgnął z drabiny, ta światełka oplótł. Naprawdę fajnie to wygląda. Jest kolorowo, nie? Tak. To ten sąsiad, co zawsze szaleje na Halloween. Tak, prawie jak nasza sąsiadka. To ten sąsiad. Widzą nas na dzwonku? Tutaj wkraczamy na uliczkę, na ścieżkę, gdzie jest chyba najbardziej udekorowaną okolicą u nas na osiedlu. Naprawdę tutaj prawie wszyscy sąsiedzi dookoła mają ozdoby. Jest i Grinch, jakby inaczej. Są i krowy, jak widzicie, panda przebrana za świętego Mikołaja. I tutaj naprawdę cała ulica, uliczka, no, udekorowana świątecznie. Fajnie. Szkoda, że nie wszyscy sąsiedzi idą te same ślady. Tradycje. Ale jak wiecie, tutaj w Stanach jest różnorodna, że jest tutaj, są tu wszyscy z całego świata, nie? Różne religie, więc nie każdy pewnie chce się w to bawić. Mają swoje jakieś tam obyczaje, tradycje, więc nie wszyscy to robią. Fajnie to wygląda. No tutaj jest najfajnie. Tutaj, tam troszeczkę dalej za zakrętem jest druga taka fajna miejscowa, gdzie wszyscy dekorują domy. Zaraz zobaczycie. Tutaj również takie zacisze, to jest właśnie druga miejscówka, gdzie sąsiedzi się zmówili i wszyscy dekorują. Są wyjątki. Są wyjątki,